13 półmaraton dwóch mostów już za nami. Na starcie biegu głównego i biegu towarzyszącego na około 11 km stawiło się ponad 650 zawodników. Malownicza trasa, z której słyną płockie zawody, wiodła m.in. przez dwa mosty, a także ulicą Grabówka, placem Narutowicza i ulicą Małachowskiego. Meta tradycyjnie już zlokalizowana była na Starym Rynku. Wśród tych, którzy wbiegli na nią najszybciej, znaleźli się płoczanie. Najlepsi na 11 km byli Małgorzata Daszkiewicz i Przemysław Obara. Na placu przed ratuszem odbyła się rozgrzewka przed biegiem. Tutaj rozgościło się także sportowe miasteczko, zorganizowane z okazji Narodowego Dnia Sportu. Wielkie brawa, szanowni państwo! Polecam bardzo serdecznie! Do wielu powodów, aby odwiedzić płockie zoo, właśnie dołączył kolejny. Będziemy mieli okazję oglądać nowe zwierzęta, które w ogóle po raz pierwszy pojawią się w Płocku. Nigdy do tej pory tych zwierząt w Płocku nie było. I rozpoczynamy naszą przygodę ze zwierzętami, które są bardzo popularne, bardzo lubiane przez wszystkich, zwłaszcza przez dzieci, a mianowicie z lemurami. Trzy samce przyjechały do naszego zoo z ogrodów we Francji i Niemczech. Najstarszy to 19-latek, a dwa pozostałe mają po 2 lata. Zamieszkały w pobliżu surykatek. Ich nowy dom to dwa wybiegi połączone ze sobą siatkowym tunelem, który przebiega nad alejką i głowami zwiedzających. Nasze lemury reprezentują gatunek warii rudy, krytycznie zagrożone wyginięciem i są jednymi z największych przedstawicieli lemurowatych.